Witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, na naszych warsztatach dla pacjentów hematoonkologicznych. Oczywiście nasze spotkania są teraz wirtualne, ponieważ pandemia koronawirusa sprawiła, że nasze życie jest trudne. Dlatego Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów przygotowało zalecenia dla pacjentów hematoonkologicznych, aby w tej sytuacji zachować zdrowie i nie narażać się jeszcze bardziej na zakażenie. Współautorką tych zaleceń jest nasz dzisiejszy gość, pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych, specjalistka hematolog Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Pani profesor, wiemy, że chorzy na nowotwory hematoonkologiczne, chorzy, którzy są też po przeszczepieniach, są szczególnie zagrożeni poważnymi powikłaniami zakażenia tym koronawirusem. I to jest spowodowane zarówno samą chorobą, jak i też leczeniem. W związku z tym Państwo przygotowali specjalne zalecenia dla pacjentów hematoonkologicznych, ale z pewnością też sięgali Państwo po to, co już inni stworzyli i co opracowali i co już wiemy z praktyki, bo ta pandemia trwa kilka miesięcy. Do jakich zaleceń Państwo się odwoływali w swojej pracy? Dobry wieczór Pani Olu, dobry wieczór Państwu. Ta pandemia już trochę trwa, ale nie trwa jeszcze na tyle długo, żebyśmy byli pewni tych wszystkich wytycznych, które przedstawiono. To są raczej sugestie. To, o czym Pani wspomniała, że chorzy na nowotwory, w szczególności na nowotwory hematologiczne, są bardziej podatni na infekcje, to wiemy. Nie mamy tutaj 100% pewności, jak to wygląda w odniesieniu do COVID-19, dlatego że te publikacje, które do tej pory się ukazały, praca chińska, która opisała ponad 1600 chorych, tam było tylko 17 chorych na nowotwory, to były guzylite, nie było tam chorych hematologicznych, ale rzeczywiście przebieg choroby, potrzeba hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii była większa w przypadku chorych na nowotwory, szczególnie tych, którzy leczenie aktualnie otrzymywali, tak pośrednio między tymi osobami bez choroby nowotworowej, a aktualnie leczonymi byli ozdrowieńcy po chorobie nowotworowej. Dane włoskie, które też do tej pory mamy bardzo wczesne, mówią, że śmiertelność u chorych na nowotwory hematologiczne może sięgać nawet 20%. Tym niemniej, tak jak wspomniałam, są to bardzo wczesne obserwacje. Oczywiście musimy też pamiętać, że choroby nowotwory układu płonnego, nowotwory układu krwiotwórczego to jest bardzo zróżnicowana grupa chorób i część z tych pacjentów będzie miała większe lub mniejsze zaburzenia odporności. U części ten wpływ choroby na układ immunologiczny nie będzie tak istotny. Bardzo uważnie staramy się śledzić to, co ukazuje się na temat opieki nad chorymi hematologicznymi w dobie pandemii COVID, więc odpowiadając na Pani pytanie, takie zalecenia dotyczące, czy też obserwacje dotyczące chorych na nowotwory hematologiczne ukazały się zarówno na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii, Europejskiego Towarzystwa Hematologii i te zalecenia po części pochodzą stamtąd, ale też opierają się na takich ogólnych zaleceniach, bo to, jak chronić się przed zakażeniem, to dotyczy nas wszystkich. Oczywiście osoby, które mają zaburzenia w układzie odporności, dla nich te zalecenia powinny być jeszcze ściślejsze, tym niemniej wszyscy musimy ich przestrzegać. Także patrzyliśmy, sięgaliśmy tutaj do zarówno z polskiej strony GIS, strony CDC czy strony WHO. Pani profesor, myślę, że tych ogólnych zasad postępowania, które dotyczą nas wszystkich, nie musimy już w tej chwili przypominać, bo one są wszystkim doskonale znane, są przez media bez przerwy przypominane i bez przerwy mówimy o nich. Nie wszyscy się do nich stosują, ale one obowiązują i są coraz ostrzejsze, jak widzimy. Z dnia na dzień się coraz więcej zakazów pojawia. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów hematologicznych, to są osoby na różnych etapach terapii czy też kontroli po leczeniu. I to leczenie i te kontrole są prowadzone w różnych warunkach. Czasami są w warunkach ambulatoryjnych, a niektórzy pacjenci niestety muszą być poddani opiece szpitalnej. I zacznijmy może od tego, jakie są zalecenia dla tych pacjentów, którzy są właśnie w tej opiece ambulatoryjnej w czasie pandemii koronawirusa.
Przede wszystkim, i to nie dotyczy tylko warunków polskich, ale również dane, obserwacje, doświadczenia z innych krajów o tym mówią, że powinniśmy ograniczać kontakt, na ile jest to możliwe, czyli kontakt pacjentów ze środowiskiem szpitalnym z koniecznością wychodzenia z domu. Tam, gdzie jest tylko to możliwe, to powinno się to odbywać w formie teleporad, czyli ten rozwój telemedycyny przez pandemię koronawirusa rzeczywiście uległ bardzo dużemu przyspieszeniu. W szczególności na pewno dotyczy to tych chorych, którzy są jedynie pod kontrolą, pod opieką poradni, którzy nie są aktywnie leczeni. I tutaj te kontrole powinny być zdecydowanie rzadsze, jeśli jest to możliwe. Również kontrolne badania, które wcześniej były wykonywane w placówkach tych, w których prowadzona jest opieka nad pacjentem, powinny być wykonywane w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania. Również krew może być pobierana w domu. Tym niemniej my zwykle nie jesteśmy w stanie tego zorganizować i tutaj taką pomocą powinien służyć lekarz rodzinny, aby pobranie krwi odbyło się w domu pacjenta. Jeżeli chory otrzymuje leczenie doustne w warunkach ambulatoryjnych, w poradni hematologicznej, wówczas zarówno recepty można wypisać na dłuższy czas, jak również tutaj to, że pojawiły się recepty, to jest doskonałe w chwili obecnej, bo możemy tylko podać pacjentowi kod recepty i pacjent może tą receptę zrealizować. Leki, które są wydawane w programach lekowych, możemy je wydać w tej chwili, jest odpowiednie zarządzenie Ministerstwa Zdrowia na dłuższy czas, na czas nawet do 6 miesięcy, w praktyce do 3 miesięcy, ale też pamiętajmy o tym, że u części pacjentów rzeczywiście możemy badania kontrolne wykonać raz na 2 miesiące, ograniczając też konieczność wyjścia z domu, kontaktu z personelem służby zdrowia, z innymi pacjentami, ale są też leki, które i sytuacje kliniczne, kiedy pacjent musi mieć badania laboratoryjne wykonane raz w miesiącu, także lek dostanie, ale w wielu przypadkach nie zwalnia nas to z wykonywania badań kontrolnych. Też istotne jest to, i tego przestrzegamy, żeby było oddzielone wejście do poradni, żeby pacjent, który ma jakiekolwiek objawy, które mogą być podejrzane o zakażenie SARS-CoV-2, taki pacjent nie zgłaszał się do poradni, nie ryzykując tym, że to zakażenie będzie roznoszone dalej. Przechodzi, tak jak wspomniałam, oddzielnym wejściem. Ważne jest to też, żeby nie było kontaktu takiego pacjenta w poradni z pacjentami, którzy są hospitalizowani. Jeśli jest to szpital, w którym oddział hematologiczny jest w strukturach tego dużego szpitala, większość szpitali tak funkcjonuje, wówczas ci chorzy na nowotwory układu krwiotwórczego, chłonnego powinni też nie czekać, nie musieć czekać w tej samej kolejce, w której czekają inni pacjenci, tak aby zminimalizować ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. Pani profesor, w największym stresie są pacjenci, u których albo ci świeżo zdiagnozowani, albo ci, o których dopiero podejrzewamy, że mogą mieć nowotwór układu krwiotwórczego. I tutaj mają też problem lekarze pierwszego kontaktu. Oni często pytają, czy w tym sytuacji pandemii koronawirusa wystawiamy kartę DILO, czy nie wystawiamy, co z nią dalej robić, gdzie kierować pacjenta. Tak, podstawowa rzecz, której się obawiamy, czasami może nawet bardziej niż samego zakażenia, to tego, że chorzy nie otrzymają właściwej opieki, że będzie zwiększy się chorobowość, że może zwiększyć się śmiertelność z powodu choroby podstawowej, choroby nowotworowej. Tak, jak najbardziej karty DILO funkcjonują w obecnej sytuacji. Ona może być wystawiona przez lekarza POZ. Wystarczy podać numer karty, żeby umówić się na wizytę w poradni hematologicznej, żeby taką diagnostykę rozpocząć. Chorzy są nadal leczeni, nadal są hospitalizowani, jeśli trzeba, nadal są diagnozowani. Jest to utrudnione, ponieważ jeśli pacjent ma objawy, które mogą sugerować zakażenie SARS-CoV-2, to wówczas powinny być badania wykonane najpierw w kierunku koronawirusa, zanim będzie się podejmowało dalsze kroki. Ale to jest bardzo ważna sprawa, aby pacjenci otrzymali właściwą opiekę w chwili obecnej.
Pani profesor, a w jakich przypadkach klinicznych leczenie szpitalne powinno być kontynuowane? Ja tu myślę o leczeniu podtrzymującym i wspomagającym. Których pacjentów należy zdecydowanie hospitalizować, a którzy mogą leczyć się w domu albo w warunkach ambulatoryjnych? Też w tej sytuacji właśnie, w której się w tej chwili znajduje. Z całą pewnością agresywne nowotwory, agresywne chłoniaki powinny być leczone. W przypadku i ci chorzy powinni być leczeni w taki sposób, jaki uznajemy, że będzie dla nich najbardziej pomocny, czyli jeśli się wiąże to z hospitalizacją, to tak oni powinni być hospitalizowani. W odniesieniu do na przykład chłoniaków indolentnych, czyli takich chorób, których nie leczymy w momencie, kiedy nie ma wskazań do leczenia, to musimy bardzo dokładnie te wskazania rozważyć. Jeśli wskazania do leczenia są, to leczenie rozpoczynamy. Ale tu znowu trzeba się zastanowić, czy w niektórych schematach na przykład możemy zmienić leczenie na doustne, czy z leków, które są podawane w przypadku szpiczaka, na przykład bortezomib podawany 2 razy w tygodniu, czy możemy pozwolić sobie na to, żeby ten lek podać raz w tygodniu, tak żeby ograniczyć przyjazd pacjenta do szpitala. To są sytuacje, które muszą być rozpatrywane indywidualnie, ale wtedy, kiedy leczenie powinno być prowadzone, ono musi być prowadzone. W przypadku chorych na przewlekłą białaczkę szpikową uważa się, że to leczenie jak najbardziej inhibitorami kinesterazowej powinno być kontynuowane i tak jak mówiliśmy, leki, chorzy leczenie w programach lekowych powinni dostawać. Leczenie wspomagające, czyli na przykład bisfosfoniany u chorych na szpiczaka, w chwili obecnej uważa się, że takie leczenie powinno być, jeżeli jest to jedyny rodzaj leczenia, z powodu którego chory ma zgłosić się do szpitala, to ono powinno być wstrzymane. Kolejna rzecz, o której Pani wspomniała, to jest leczenie podtrzymujące. I leczenie podtrzymujące rituximabem u chorych na chłoniaka grudkowego czy chorych na chłoniaka z komórek płaszcza, takie leczenie podtrzymujące w chwili obecnej również powinno być wstrzymane, biorąc pod uwagę fakt, że rituximab, który wpływa na deplecję, na niszczenie limfocytów B, również prawidłowych komórek B, tych, które wytwarzają przeciwciała, to leczenie wybiera wpływ na układ odporności i wiadomo, jeżeli pacjent takiego leczenia wymaga, chory na agresywnego chłoniaka dokomórkowego, to leczenie powinno być podejmowane. W przypadku leczenia podtrzymującego powinniśmy na ten czas takie leczenie wstrzymać. A jak powinni się zachowywać bliscy i opiekunowie pacjentów hematologicznych w tej sytuacji? Jak ich wspierać, w czym im nie przeszkadzać? Przede wszystkim pomagać im, starać się tak funkcjonować, żeby zminimalizować ryzyko przeniesienia zakażenia dla swoich bliskich. Mamy również takich pacjentów, którzy na przykład na czas ten po prostu mieszkają sami, jeśli to możliwe, a jeżeli nie, no to ci chorzy, którzy wychodzą, prowadzą normalne życie, ta rodzina pacjenta powinna tych wszystkich zaleceń, o których już dzisiaj nie mówiliśmy, tych ogólnych zaleceń bardzo ściśle, bardzo dokładnie przestrzegać i bardzo odpowiedzialnie postępować, pamiętając o tym, że nie chodzi o ryzyko zakażenia tylko nich samych, ale również ich bliskich, tych, którzy odporność mają gorszą i dla których konsekwencje mogą być znacznie bardziej poważne. I ostatnie pytanie, niestety trochę przykre. Co w sytuacji, kiedy niestety pacjent hematonkologiczny zostanie zakażony koronawirusem? Czy wtedy kontynuujemy leczenie? Czy od czego to zależy? Czy u wszystkich pacjentów takie leczenie hematonkologiczne kontynuujemy, czy też u niektórych zdecydowanie musimy je przerwać? Jakie są, czy coś już wiadomo na ten temat? To jest pytanie najtrudniejsze w chwili obecnej. Jak postępować w przypadku, bo tych pacjentów będziemy mieli, ten wirus z nami zostanie, nawet jeśli będzie zmniejszenie liczby zachorowań, to dopóki nie będzie skutecznej szczepionki, to z tym problemem będziemy się borykać i takich pacjentów będziemy mieć. Nie ma na to jednoznacznych pytań. Na pewno zależy to od tego, czy choroba jest objawowa, w pełni objawowa, jaki jest stan pacjenta, czy to jest na przykład tylko dodatni wynik. I dopiero zaczynają pojawiać się odpowiedzi na te pytania, bo my niewiele wiemy. Będzie to na pewno zależało od rodzaju choroby, czyli po pierwsze od tego, w jakim stanie jest pacjent, czy jest to pacjent bezobjawowy, czy objawowy.
po drugie, jaki rodzaj leczenia jest stosowany. I tak jak wspominałam, na przykład leczenie przewlekłej białaczki szpikowej, to co sprawdzałam na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii, jest na przykład napisane, że takie leczenie może być kontynuowane. Istotne jest to również w przypadku chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, gdzie moglibyśmy, gdzie w Polsce nie bardzo możemy zastosować leczenia doustnego tego inhibitorami kinazy Brutona na przykład, czyli ibrutinibem. To takie leczenie uważa się byłoby bezpieczniejsze niż leczenie przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD20. Tym niemniej ibrutinib też może wywierać wpływ na układ odporności. Wiemy, że chorzy mogą mieć infekcje, mogą mieć zakażenia grzybicze, więc też jeżeli jest pacjent z rozpoznaniem już COVID-19, to na pewno będzie zależało od tego, taką każdą sytuację trzeba będzie traktować indywidualnie i no, będziemy na pewno rozważnie starać się tak, żeby to leczenie było prowadzone, ale nie zawsze ono będzie mogło być prowadzone. Prawdopodobnie będą też sytuacje, kiedy ono będzie musiało być przerwane i będziemy mogli dopiero wrócić po ustąpieniu zakażenia. Pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że pozwoliła nam Pani zrozumieć pewne problemy związane z aktualną sytuacją i że no, widać z tego, że leczenie jest kontynuowane, pacjenci są zaopiekowani i miejmy nadzieję, że wkrótce wróci wszystko do normalności, że wrócimy do normalnego leczenia, do toku leczenia. I życzę Pani też dużo zdrowia i dużo sił w tym, żeby pomagać pacjentom w tej trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam też na zakończenie powiedzieć, że ta sytuacja na pewno będzie się zmieniała. Będziemy też wiedzieć coraz więcej i te zalecenia, wytyczne, sugestie też będziemy starali się aktualizować. Dziękuję Póki bardzo. Co one będą na pewno na stronie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i na naszym portalu glospacjenta.pl. Dziękuję.